Obywatelska. Bardzo dziękuję, pani marszałek. Wysoka Izbo, kreatywna księgowość, wyprowadzanie pieniędzy poza budżet państwa, ogromne rozpasanie władzy. To widzimy, czytając ten budżet. Niestety pokazujecie także i tym budżetem, i swoją postawą tą sytuację. W zasadzie to równanie idealnie ją opisuje. PiS równa się drożyzna. Drożyzna w sklepach, drożyzna na stacjach benzynowych. Widzimy tą drożyznę otrzymując rachunki i niestety, jeśli tak dalej będziecie rządzić, będzie tylko gorzej. A Polacy dzisiaj zasługują na odpowiedzialną władzę. Także władzę odpowiedzialną, która przyjmie Fundusz Odbudowy, która będzie działała zgodnie z prawem, przepisami prawa, na podstawie i w granicach tego prawa, która będzie przestrzegała praworządności, bo to podstawowa wartość, którą powinniśmy się szczycić i dumnie pokazywać. I dzięki temu także możemy pozyskać ważne środki dla przedsiębiorców, aby walczyć ze skutkami pandemii. Dzisiaj potrzebne są zmiany i przyjęcie poprawek dotyczących podwyżek dla pracowników cywilnych policji, dla chociażby nauczycieli, ale także przyjęcie ważnych poprawek w Zagłębiu Dąbrowskim, na które czekają samorządy i mieszkańcy. Koniec rozpasania władzy. Dzisiaj należy wspierać mieszkańców i obywateli. Bardzo dziękuję.